Shall we begin? Let's begin now. Dobry, na Słomczyn pan jedzie? Tak, mogę pana... Świetnie, się składa. O! Pania, co pan tam wieziesz? Ziemniaki! Ziemniaki? Halo? 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 No my już dojeżdżamy. Na obwodnicę. Dajesz, Malina? Dajesz, zaraz poczujesz coś pięknego. Co? Blokadę prędkości. Tak zwana granicznik wyganie. Ile mamy? 140? 130. Nie. Co? Maestro cheese. Co to jest? Kanapkę. Bekon, ser, dużo sera, więcej sera. Co ja mówię? Może jakiegoś nuggetsa, czy nie? Ja nie. Mówiłeś, że swoich nie jesz. A te nuggetsy to już w ogóle. No milonka. Wiesz, jak to jest? Pozamiatają do taczki. Dokładnie wszystko. Przemielą jeszcze raz. No i proszę, i nuggetsy. I są nuggetsy. Duża kawa z mlekiem, ale z podwójnym espresso i 4 cukry do tego. Jest godzina 23. Dojechaliśmy na miejsce, na autodrom Słomczyn. Jedynka rozładowana, stoi sobie pod namiotem i czeka na jutro. Pokażę wam, jak to wygląda. Dobra, Andrzej, kradniemy paliwo i spierdalamy. Czekaj, jeszcze sobie posiedzę. Wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie. Jesteśmy w pięknym hotelu. Z pięknym widokiem. Z widokiem na palety. Ach. Świeże powietrze. Ach. O, tutaj można zobaczyć. Dobry! No powiem wam, no taki widok, że chce się tutaj spędzać wakacje. Widok przez okno może nie jest najpiękniejszy, ale o, proszę. Tutaj taki landszafcik. Alpy. Chyba. Co za widoki? Landszafcik na Alpy, proszę ja ciebie. Ozie, cięż pierdolę. Powinni w oknie takie coś zawiesić. Puszczamy ten piękny przybytek, czekamy na busa i udajemy się na tor.
przywitać ten piękny driftingowy dzień. Ale się przyłapałem. Muzykę podłożę, zatańczysz coś może? Byliśmy właśnie zarejestrować się w biurze zawodów, sprawdzić temperaturę. Dostaliśmy takie plakietki. Mechanik, oficjal. Testują fury. My musimy dokończyć jeszcze oklejanie auta i Wąski będzie robił swoje przejazdy treningowe. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jak się czujesz? Może być lepiej, ale fura podaje. Ło, i to strasznie. Thank you.
małe problemy techniczne, spadł wężyk od podciśnienia. Już chłopaki działają, naprawiają, zaraz Wąski będzie chłostał dalej. Treningach. Jest teraz chwila przerwy. Przerwa lunchowa tak zwana. Idziemy się przejść po parku maszyn, zobaczymy co się dzieje, co jest naprawiane, jakie fury stoją. Także zapraszam. Chwilę drugi kwalifikacyjny przejazd parka. Zobaczymy jak mu pójdzie, trzymamy kciuki. Usiedźcie przy tej tarce, o! Usiedźcie do tyle. Trasy na zewnątrz. Niestety drugi przejazd parka się nie powiódł. Jakaś mała awaria. Idziemy teraz do parku maszyn, bo właśnie zjeżdża. Zobaczymy co się dzieje. Czy znowu problem tkwi w wężu podciśnienia, który spadł? Ten jest cały. Problem leży gdzieś jeszcze. Dzisiaj było chyba ze 30 stopni, co najmniej. W słońcu, także naprawdę temperatura dała się we znaki, wszyscy są opaleni, jakby byli na wakacjach w Turcji, a nie na torze Słomczyn. Jakieś 4 dni przed zawodami silnik był rozebrany. To znaczy głowice były ściągnięte, bo wydmuchało uszczelkę. Teraz są nowe uszczelki, które trzeba na wszelki wypadek dociągnąć. No i jest godzina 20, a chłopaki walczą, żeby właśnie to zrobić. Dzień driftingowych zmagań Wąskiego w DMP. Chłopaki zaraz będą naprawiać furę.
Mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Zaraz dociągałem głowicę, silnik musiał ostygnąć. Mamy nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. A, to markowe. Urgent. Nie ma żartu. 1009, to jest ten najlepszy model zabezpieczeń do lotu. Fura poskładana. Pozwolili Bartkowi zrobić jeden przejazd próbny, czy wszystko jest w porządku. Także mamy nadzieję, że fura będzie podawała i będzie mógł bez obawy jechać sobie w ETOP 32. Trzymamy kciuki. Jak? Idzie. No niestety odpadamy, stop 32. Mateusz Fijał przechodzi dalej. Idziemy się dowiedzieć od Bartka, co się stało, czy brakło mocy. W drugim przejeździe Mateusz Fijał uderzył w tylne koło Bartka i prawdopodobnie pogiął mu wachlarz. Zobaczymy, co się stało. Tak czy siak, na dzisiaj kończymy i widzimy się w Toruniu. My już jesteśmy spakowani, BMW jest na lawecie, trzeba ją poogarniać na następne zawody. Tymczasem idziemy jeszcze trochę pokibicować, zobaczyć finały, kto wygra rundę w Słomczynie. Okaże się za chwilkę. Tak czy siak, wyjazd pełen wrażeń, pełen emocji. Może nie z jakimś happy endem, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Także widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, cześć! Akcja, reanimacja. Idziemy gdzieś na namiot. Zaraz nie będzie to zbijać. Kurwa, piękne, piękne. Masz dopalasz, to się nie liczy. I wyprzedził mnie niestety. Strzał z nitro poszedł. I wracamy do Wrocławia po drugim weekendzie pełnym wrażeń. Kierowca zero. Może? Może. I co? Do następnego. Widzimy się w Toruniu. Na DMP.